Ariel, no Lech Poznań chyba ci w tych pucharowych potyczkach nie leży. W zeszłym sezonie też odpadłeś właśnie z tą drużyną. No zdecydowanie, chociaż pierwszy mecz w Stargardzie wygraliśmy u siebie, ale w dwóch meczach odpadliśmy z Lechem. Tak samo w tym roku jest. Myślę, że to dla nas jest no, jakaś tam lekcja, żebyśmy, jak to mówią, wyciągnęli wnioski na arenie pierwszej ligi, żeby to nas tylko wzmocniło i żebyśmy wywalczyli ten upragniony awans, a puchar już mamy z głowy, także możemy tylko się skupić na lidze. Tak jak mówisz, w zeszłym sezonie no niewiele wam zabrakło, żeby tego Lecha mimo wszystko wyeliminować. Tak i teraz, chyba to 0-3 nie odzwierciedla tak do końca przebiegu gry, prawda? No to znaczy myślę, że przełomowa sytuacja była w 40 chyba tam 8 minucie, gdzie mieliśmy 200% sytuacje. Gdyby to wpadło na 1-1, to myślę, że wynik meczu mógłby być inny, a tak to po tej sytuacji Lech strzelił drugą bramkę i potem to już było tylko walenie w mur, otworzyliśmy się i dostaliśmy trzecią bramkę i było po meczu. Z wysokości trybun to wyglądało tak, jakbyście od tego ekstraklasowego zespołu kompletnie nie odstawali. No, wyglądaliście fragmentami naprawdę bardzo dobrze, zgodzisz się z tym? No tak, trener nakreślił dobrą taktykę, Darek Kołodziej cofał się do wyprowadzania piłki i dzięki temu mogliśmy spokojnie rozgrywać tą piłkę, a niestety brakowało tej właśnie finalizacji pod naszym polem karnym i mimo, że się utrzymywaliśmy przy tej piłce nawet sporo, to nie stworzyliśmy sobie tych 100% sytuacji oprócz tych dwóch wspomnianych wcześniej. Jak ocenisz swój debiut przed bielską publicznością, już nawet pomijając te boiskowe wydarzenia? Jak grało ci się na stadionie miejskim po raz pierwszy? No powiem szczerze, że doping, mimo że cały stadion nie był zapełniony, bo jeszcze nie jest otwarty, to był słyszalny przez cały mecz, także naprawdę fajnie. Duża zmiana w porównaniu z tym, co mieliśmy u siebie w Stargardzie. No szkoda, że to była porażka, no i niestety ten debiut nie będzie zbyt miło wspominany przeze mnie.